dobry, Night City. 30 zgonów to wynik wczorajszej loterii ciał. 10 z tych trupów wyjechało z Haywood. Wojna gangów. Zastrzelono policjanta, a to oznacza, że wszyscy macie przejebane. NCPD wam nie odpuści. A w Santo Domingo znowu zabrakło prądu. To przez atak netrunnerów na sieć elektryczną. Tymczasem w Westbrook Trauma Team do teraz zeskrobuje ludzi z ulicy po wczorajszym ataku cyberpsychola. W Pacyfice z kolei... nie mówmy o Pacyfice, co? Z tej strony Stanley, a przed nami kolejny dzień w mieście snów. No i witam was w kolejnym odcinku z Cyberpunka 2077. Lecimy dalej z nagrywaniem. To już chyba piąty odcinek z serii z rzędu, który nagrywam, więc będę miał znowu miesiąc przerwy w grze, ale to tak specjalnie też, żeby mieć pewność, że przypadkiem nie stanie się tak, że nie będzie materiału na kanale wtedy, kiedy być powinien. Więc trzeba wykorzystać trochę chwili wolnej, którą się ma, żebyście mieli co oglądać. A ja spotkam się z panem Takamurą. No i potem będziemy szukać fixera może. I że tutaj powinienem się spotkać, a nikogo nie ma. Czyżby wypadł na zewnątrz? Mam poczekać, dobrze. Dobrze cię widzieć, Vi. Trochę... odludne miejsce wybrałeś. W sam raz na spotkanie takie jak to. Co ci się stało? Kiepsko wyglądasz. Tak wygląda człowiek ograbiony ze wszczepów pieniędzy i godności. Przynajmniej dobrze wtapiam się w miasto. Gdzie ten twój kumpel? Oda? Za chwilę powinien się zjawić. Powiesz mi wreszcie, co to za jeden? To ochroniarz Hanako Samy. Hanako Arasaki? Mówimy o córce samego Saburo? Tej z lotniskowcem w zatoce? Mhm. Jeśli nam uwierzy, umówi nam z nią spotkanie. Na pewno mu ufasz? Tak. Aha. I to mnie miało przekonać. Nie mam nic do stracenia. Tak lepiej. Gorzej. Ja mam. Samochodem. To dobrze rokuje. Przynajmniej go widzimy. A mój samochód gdzie z nim? Takemura-san. Oda. To on? Twój złodziej? Mój świadek. Tak, to Vi. Potrafię mówić. Więc mów. Podobno coś wiesz. To ci się nie spodoba. Chcę gwarancji bezpieczeństwa. Masz ją. Możesz mu wierzyć. No dobrze. Tamtego wieczoru byłem w Konpeki Plaza. Na początku wyglądało to jak zwykła kłótnia. Ale nagle Yorinobu rzucił się na ojca i zaczął go duszyć. Ani słowa więcej. Sprowadzisz na siebie wyrok śmierci. To prawda. Hanako sama musi go poznać.
Jestem zajęty myśleniem, jak zapewnić jej bezpieczeństwo w tym mieście. Co może jej grozić? Teraz? Nic. Podczas parady na cześć Saburo Samy. Wszystko. Przyprowadzam ci naocznego świadka jego śmierci. A ciebie zajmuje pierdolona parada? Zgadza się. Przeciwieństwo. Przecież nie możesz tak tego zostawić. Zgadza się. W przeciwieństwie do ciebie dopełniam swoich obowiązków. Pożałujesz tych słów. Jedyne, czego żałuję, to to, że zgodziłem się na to spotkanie. Jest nagroda za twoją głowę. Już wyświadczam ci przysługę, nie dostarczając jej na biurko Yorinobu Samy. Przepraszam, że się wtrącam, ale długo jeszcze... Dostarczyłbym twoją głowę na biurko Yorinobu. W takim razie masz szczęście, że nie jestem tobą. Nie możesz tego zignorować. Oda! Co? Tu chodzi o faceta, który zabił własnego ojca i przejął korporację. Zajmiesz się tym, czy nie? Nie zrobię tego. Ale pozwolę wam odejść. Opuścicie miasto. Jeśli jeszcze raz zobaczę któregoś z was, nie będę taki wyrozumiały. Uważaj, przyjaciel. Wszyscy jesteśmy daleko od domu. I bardzo kurwa dobrze. Jeden oszołom z Arasaki w zupełności wystarczy. To się nie mogło udać. A jednak odnieśliśmy mały sukces. Tak? Jak to? To, co Oda powiedział, że po paradzie wracają do Tokio. Nie rozumiesz, parada. To może być nasza szansa. Gdyby udało nam się jakoś zbliżyć do Hanako-samy. Ale najpierw trzeba będzie zrobić rekonesans. Będziemy potrzebować dokładnych planów Japantown. Poczekaj. Masz tu znajomości. Może jakiś fikser mógłby nam pomóc. O, bardzo dobra myśl. I tak do fiksera muszę iść. Poczekaj, nie rozpędzaj się tak. Mówisz o tym, jakby to było takie proste. A sam twierdziłeś, że Hanako jest jedną z najpilniej strzeżonych osób w Night City. To prawda. Proszę tylko, żebyś skontaktował nas z lokalnym fikserem. Jest taka fikserka. Wakako Okada. Prowadzi salon pachinko przy Jig Jig Japantown. Powinniśmy jej złożyć wizytę. Też tak myślę. Zabierasz się ze mną? Oczywiście, że tak. GG Street? Co to za nazwa? Nazwa z Night City. Zaczynam myśleć, że robisz mnie w chuja. Wiesz może, co dzieje się w Arasace? Tylko tyle, ile da się wywnioskować z wiadomości w telewizji. Yorinobu i jego marionetki strzeżą się do kamer i zapewniają, że wszystko jest w porządku. Ale wiesz co? Im szerszy uśmiech, tym bardziej fałszywy. Wszystko u ciebie w porządku? Tak. Skąd ta troska? A stąd, że mamy wspólne interesy. Zapomniałeś? Oczywiście, że nie. To dobrze. W Night City łatwo zarobić kulę, a ja potrzebuję cię żywego. Dlatego pytam. No to już wiesz, że żyję. To o siebie powinieneś się martwić. Naprawdę teksty w tej grze są przecudowne. Oj.
hotel. Jig Street. Jesteśmy na miejscu. Co słychać, Night City? Z tej strony Stanley. Tęskniłem za tym dźwiękiem. Ależ Rok, to jakieś nieporozumienie. Nie wiem, kto obrobił twoich ludzi, ale nie byli to Tigersi. Moi chłopcy znają zasady. A teraz przepraszam, mam gości. No proszę, widzę własnej osobie w moim skromnym salonie. Wakako, dawno się nie widzieliśmy. Co cię sprowadza? A kim jest twój uroczy przyjaciel? Pracujemy nad czymś razem, to wszystko. Takemura Goro des. Okada-san, owai dekite kouei des. No proszę, gentleman. Szkoda, że poszukiwany przez wszystkie służby Arasaki. A ty, Vi, przyprowadzasz go prosto tutaj. Podaj mi jeden powód, dla którego nie zadzwonię teraz do odpowiednich ludzi. Gdybyś chciała zadzwonić, już byś to zrobiła. Jesteś ciekawa, z czym przychodzimy. Mów, czego chcecie. Tylko pamiętaj, że wciąż mam telefon pod ręką. Zacznijmy od zaległego wynagrodzenia za Sandrę Dorset. Nie śpieszyło ci się wcześniej, więc chyba możesz jeszcze chwilę poczekać. Vi, to nie jest teraz istotne. Powiedz, czego potrzebujemy. Potrzebne nam informacje na temat parady w Japantown. Czyli chodzi o Arasaka. Znów. Nie rozumiem tylko, dlaczego przychodzisz z tym do mnie. Dexter Deshon nie odbiera? Arasaka i Tiger Claws. Trochę jak psy i koty na jednym podwórku. A ty raczej nie pałasz miłością do ludzi, którzy zabili ci wnuka. To było dawno temu. Czas leczy rany? Nie takie. Nie takie. Wszystko jest na drzazgach. Ile to będzie kosztować? Ja jestem spłukany. Widzę. Dostaję ci je gratis. Okada-san... Najwięcej kosztują rzeczy otrzymane za darmo. Bierzecie czy nie? Na pewno za darmo? Mam swoje powody i cierpliwość na wykończeniu. Japantown. Na czas parady cały ten obszar zostanie wyłączony z ruchu. Główny punkt programu? Pokaz platform Dashi. Przelecą tędy, wysoko, ponad ulicami. Wzdłuż całej trasy jest sporo balkonów, pomostów i punktów zapewniających dobrą widoczność. Hanako Arasaka będzie gościem honorowym. Wygłosi przemówienie z największej platformy, a zrobi to dokładnie w tym miejscu. Niewiele wiemy o ochronie, ale po ostatnich wydarzeniach Hanako będzie świetnie strzeżona.
Podczas poprzedniej parady rozmieścili swoich tajniaków w tłumie. Mieli też kilku wyborowych snajperów i drony. I co najmniej jednego netrunnera, gdyby wam było mało atrakcji. Do obserwacji terenu wykorzystają miejski monitoring. Punkt dostępu znajduje się w tej starej, zautomatyzowanej sterowni. Przydatna sprawa, gdyby mnie ktoś pytał o zdanie. Po wszystkim platformy opuszczą Japantown, a my jak co roku zostaniemy z górami śmieci, których nikt nie posprząta. To wszystko, co mam. Musi wystarczyć. Teraz powinniście stąd iść. Nie interesuje cię, do czego nam to wszystko potrzebne? Całkiem dobrze mi z błogą nieświadomością. Zresztą przecież wkrótce się dowiem. Pewnie tak. W wiadomościach będą trąbić. Dzięki. Dziękujemy, Okada-san. Podejrzewam, że mało kto zna Westbrook tak dobrze jak ty. Moi mężowie znali Westbrook. Każdy z nich był wysoko w hierarchii Tiger Claws. Rządzili w Japantown. Czym się zajmowali? Tym, na czym najłatwiej zarobić i co daje władzę. Sprzedawali seks i zakazane technologie. Pozwól, że zapytam. Ilu miałaś mężów? 5. Wszyscy zginęli przedwcześnie. Taka rodzinna tragedia. Nie boisz się, że dosięgnie też ciebie? Muszę żyć. Dla moich 9 synów. Mamy nierozliczone sprawy. Sandra Dorset, pamiętasz? Nie zapominam takich rzeczy, Vi. Oto twoja zapłata. Jest jeszcze całkiem niezły dodatek. Reaper Dog wykona dla ciebie Dermo Imprint z funkcjonalnością zakłócania broni typu smart. To specjalność Tiger Claws. Podejrzewam, że mało kto zna Westbrook tak dobrze jak ty. Moi mężowie. Czym się zajmowali? Tym, na czym najłatwiej zarobić. Czyli u niej niczego nie sprzedam, niestety. Sporo tego tutaj jest na tej mapie jeszcze. Ale dalej nie wiem, gdzie tutaj można coś sprzedawać. A nie powiem, przydałoby się. Dobra, gdzie jestem? Tu jestem. Tu jestem i chcę coś sprzedać. Ukończone kontrakty 0. Dobra, porozmawiam sobie z taką. Urocza kobieta. Te dane to naprawdę może być użyteczne. Ale spróbuję się jeszcze czegoś dowiedzieć na własną rękę. Trochę się tutaj pokręcę, przedzwonię w parę miejsc. Dam ci znać, jak tylko wypłynie coś nowego. Tylko się nie wychylaj. Zaczynasz być lokalną gwiazdą. Choćbym nie wiem, jak się starał, ciebie raczej nie przebije.
Do zobaczenia. No tak. Jestem mega gwiazdą. Wróć do Roach. Zanim wrócę. Się tu przejdę. Może znajdę kogoś, z kim można tutaj coś pohandlować. Tyć wokół! Próbowałeś mnie orżnąć? Tutaj brakuje czterech paczek. Gdzie jesteś? Ja tyle dostałem od Pabla, z nim załatwię. Myślę, że zaraz kurwa z tobą załatwię. Czasem trzeba je pomóc. Rozjebałbym ci mózg na papkę! Ale to by ci pewnie nie zaszkodziło. Spróbuj, no, spróbuj! Dziękuję za radę. Coś się stało? Ach, nie. Witaj, chcesz porozmawiać? Makako jednak nie. Chcę coś sprzedać. Gdzie tu mogę coś sprzedać? Co to? Wróćmy do rozmowy. Hej. Szukasz towarzystwa na wieczór? To już nie szukaj. Pójdziemy dokądś? Czy proponujesz imprezy w ciemnej alejce? Nie jestem jakąś zwykłą zdzirą. Mam swój pokój. Właściwie mam trochę czasu do zabicia. Chodź ze mną. Ja spodziewałem się coś innego trochę, a z drugiej strony można się było tego spodziewać. Na całe godziny. Myślałem, że gdzieś pójdziemy i tam znajdę ja tych ludzi. Dokąd tak pędzisz, skarbie? Przystopuj trochę, zafunduj sobie moment relaksu. Nie, dziękuję. Mogę coś sprzedawać. Kupować raczej nie będę. Ale pogadam. Co się najlepiej sprzedaje? Wibratory. Trochę silikonu, bateryjka, silniczek i masz lepszy odjazd niż na Braindance. Satysfakcja gwarantowana. Co masz na sprzedaż? W zasadzie to wszystko, mnie to nie czego interesuje. Potrzeba mężczyźnie. Bardziej mnie interesuje, co ty ode mnie kupisz. Sprzedaj rupiecie G. Sprzedaj rupiecie i biżuterię, potwierdź.
No dobra, niewiele tego było, ale cóż. Czy to mogę posprzedawać? Oczywiście, że mogę. Świetnie. Czyli co? To, co nie używam, to leci. To może zostawię. 16 poziom, to jeszcze tylko 2, więc może będzie lepsze od... Chociaż ja wiem, czy będzie lepsze od tego. Aha, 280 i to by było zamiast strzelby. Ale dobra, to raczej karabinu nie będę chciał, więc leci na sprzedaż. Tego, co używam. Dobra, to nie sprzedaję. Dobra, zostawiamy. O, ten pistolecik też jest lepszy od tego, co używam. Oj, coś czuję, że będę musiał więcej powymieniać do sprzętu. Czyli to bym musiał sprzedać. Albo na razie zostawię tak, jak jest, i popatrzę, jak ten ma 168. Dobra, to sprzedamy. Dwa strzały na sekundę, a ten ma magazynek, tak? Nożnik obrażeń przy trafieniu w głowę. To jest niezwykły też. Dobra, to sprzedamy. To 70. Obrażenia od elektryczności, mnożnik obrażeń przy trafieniu w głowę 150. Dobra, co to? Dobra, do zbrodnią tutaj palną się porałem, broń katany sobie zostawię, chociaż nie wiem po co, bo jej nie używam. A 4,5 waży. Ale gdzieś tam kojarzę, że walka wręcz tutaj też była potrzebna. Coś tam kiedyś się uczyłem, więc dobra, niech będzie, że zostawię. O, legendarne. Jest lepsze niż to, co mam ubrane. I dużo, dużo droższe. Dobra, zdecydowanie zostawiam. To sobie ubiorę. To też jest legendarne. I jest lepsze niż to, co mam założone, więc zostawiam. Dobra, to można sprzedać. To też. Kapelusz jest rzadki. Więc zostawiam, albo to na 16 dopiero mogę używać. Odtwarzacz BDS i Dreams z laminatu pancernego. Skrócenie czasu wgrywania haków. To jest coś, co mi się przyda. Zdecydowanie. Dobra, zostawiam. To mogę sprzedać. Czy jestem pewien? A dlaczego miałbym go nie chcieć sprzedać?
Bo mam założony, tak? Czy jak? Nie wiem, dlaczego miałbym tego nie sprzedawać. Bo jest rzadki. Ile to waży? 3. Dobra, to na razie zostawię w takim razie. To mogę sprzedać. To ma 33,3, a tu mamy... czyli to będzie zdecydowanie lepsze później. Więc zostawiam. Wirtualny kombinezon, no właśnie. Niezwykły. Stary kombinezon netrunnerski. Plus 5,5. A tu jest 7, czyli ten zdecydowanie można sprzedać. To ma to samo, tylko że siła redukcji obrażeń, zwiększa siłę redukcji obrażeń. Dobra, sprzedajemy. 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 Stary kombinezon trenerski. A, bo niektóre jako skórkę może użyłam. Jedne mam założone, a drugie jako skórkę miałem. Też tak może być. No trudno. Bo właśnie sprzedałem coś, co nie powinienem chyba. Bo używałem tego jako skórkę, jako wygląd. To ładnie wyglądało, to coś białe. I to było to. Sprzedać, to zostawimy, używam. Dobra. Co tu mamy ciekawego? Wszystko waży 0, więc zostawiam. Granaty zostawiam. Mam jakieś dodatki do spluw różnych, więc to też mogę sobie zostawić. To też nic nie waży. Haki. Modyfikatory jakieś. Analiza celu. Szczepa mogę sobie zrobić. Ostre obrażenia fizyczne. Dobra, no to tak, mam ogarnięty temat mojego plecaka. Sporo się zmniejszył, co mnie bardzo cieszy. Więc ogarnięte mam jedną z tych najważniejszych rzeczy odnośnie sprzętu, bo to się zbierało i zbierało, nic z tego nie było. To coś na sobie. Cyk. 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 O właśnie, to mam ubrane. Mamy 4. Coś popsułem? Nie. Goły? Jak to się stało?
Czegoś nie rozumiem. O, teraz jest ubrany. Dobra, tego nie mogę. Sprawdźmy, czy mogę coś ulepszyć się znowu. Albo inaczej, jak ekwipunek. Bo mogę zmienić sobie. Albo i nie mogę. Dobra, czapeczka akurat odpada. Ale na przykład tutaj było to właśnie. Więc to mogę sobie założyć. Tutaj też miałem lepsze dwa. Tutaj też coś było lepszego, zgadza się. Spodnie. Nic z tego. Modyfikacje 610 na sekundę, obrażenie od elektryczności. Wow, tu jest 218 obrażeń od elektryczności. Nieśmiercionośny, nieśmiercionośny. No jest różnica. Czy ja to mogę tu podmienić? O właśnie. Tu mamy sygnał przywołania. Reset optyki. Cel HK podejdzie do pozycji aktualnie zajmowanej przez detronera. Kiedy detron na miejsce, już cię tam nie będzie. Zawsze mówiłem, że jest jak magia. Jack. Dobra. Cyberdeki tutaj. Granat odłamkowy, granat EMP, nieśmiercionośny, skanuje otoczenie przez 7 sekund, oświetla, wykrywa tych wrogów. Dobra. Tu bounce back, MK1, super, 15 punktów, mam coś lepszego. Na razie zostawię. Okej, okay. To i zrobiliśmy porządek tutaj z naszym ekwipunkiem. Mamy wrócić rok z 15 tysiącami euro, dolarów czy czego? No nie wiem, w każdym razie z kasą. Ale to już w następnym odcinku. Na dzisiaj to tyle. Życzę Wam miłego wieczoru i do zobaczenia. I pamiętajcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie także swoim znajomym, jeżeli uważacie, że warto polecić jakiś materiał, który jest u mnie na kanale. Bo oprócz tego, że są gry, gameplaye, bo to głównie się znajduje na moim kanale, to też na razie nie jest tego za wiele, ale od czasu do czasu wpadają na różne filmy związane z tym, co jest poza grami, na przykład coś z informatyki. Choć nie jest tego na razie, tak jak mówię, za wiele. To może jest albo będzie coś, co uznacie, że warto pokazać komuś innemu, bo może się czegoś nauczyć. Na dzisiaj to tyle. Życzę Wam miłego wieczoru i do zobaczenia. Cześć!